Pięć i minuty, po godzinie ósmej. Radio Kaszuby. Słuchają różni ludzie, słuchają ludzie w moim wieku, starsi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy. Pozdrupci. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam gorąco całe Radio Kaszeby. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Moje radio. Radio Kaszuby. Będzie rondo w Kielnie. Dzięki współpracy powiatu wejherowskiego gminy Szemut rozpoczyna się długo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi powiatowej między Kielnem a Kowalewem. Czy inwestycja przyczyni się do większego bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców? O to już teraz zapytamy Marcina Kaczmarka, wójta powiatu wejherowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo mi miło po raz pierwszy gościć na antenie Radia Kaszebę. Jeszcze tylko nie wójta, tylko starosta, ale bardzo mi miło. <laughs> Starosta, przecież tak mieliśmy napisane, ale gdzieś kopię znaczy. <noise> Starosta powiatowa wejherowskiego tak jest, oczywiście pan Marcin Kaczmarek. Pierwsze koty zapłaty. Tak, minęły dwa miesiące. Jest bardzo intensywnie, bardzo dużo się dzieje, ale staramy się z całą ekipą sprostać zadaniom I które o tych przed inwestycjach nami. jak najbardziej porozmawiamy. Ale zanim zaczniemy, ja mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, Marcinie Kaszmarku, dziś dzień bez telefonu. Czy starosta potrafi wytrzymać jeden dzień bez, albo przynajmniej parę godzin? Może taki dzień w weekend, czyli w niedzielę się czasami zdarzy, ale w tygodniu to raczej jest mało prawdopodobne, ale nie, będę próbował. Nie da się? Myślę, że nie, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo pytań. Cały czas się wszystko dzieje tak, jak mówię, intensywnie. Ale kiedyś, w latach 80. -tych, 90. -tych, 70. -tych, tych telefonów nie było nadto. Nawet y, pamiętam jak rodzice moi, a mieszkaliśmy na witaminie czekał się na telefon stacjonarny 20 lat. Tak. A dzisiaj idziemy do sklepu? I jest telefon. I płacisz telefon. Płacisz na... telefonem. Tak, zupełnie się to zmieniło. Świat przyspieszył i to bardzo. Myślę, że kiedyś były czasy chyba lepsze, bo człowiek się potrafił umówić w danym miejscu z kolegami, z koleżankami i tam był. A teraz niestety bez telefonów raczej jest to mało prawdopodobne. A jak go nie było, to się szło i szukało. Tak, jak najbardziej. Każdy wiedział, gdzie <laughs> mieszka, każdy wiedział, gdzie się może znaleźć, czy to trzepak, czy boisko, także bez problemu mogliśmy się. Znaleźć w danym Tak, w danym no niestety świat, wstety, niestety świat ewoluował, jeżeli chodzi pod względem elektroniki również. No i w, w, w powiecie wejherowskim też tam się troszkę pozmieniało, panie, panie starosto. Zacznijmy od tego, kiedy ma rozpocząć się budowa ronda i drogi w Kielnie, w kierunku Leśna. Umowa już została podpisana z głównym wykonawcą, bodajże 4 lipca. Teraz czekamy tylko na przekazanie drogi pod, do wykonawcy. Trzeba mu tam jeszcze za, no, oddać po prostu drogę po, po, do wykonawcy, który myślę, że lada, lada dzień i ta inwestycja ruszy. To bardzo ważna inwestycja, bardzo ważne przedsięwzięcie. Panie Starosto, prace zostały podzielone na etapy. Wyjaśnijmy. Tak, pełen, pełen zakres dokumentacji projektowej obejmuje... Długo, odcinek o długości ponad 5 km. My na razie ruszamy z pierwszym etapem, to jest etap o długości 650 metrów, na które dostaliśmy dofinansowanie 50% z, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Reszty dokłada, powiat wejherowski. Mhm, czyli myślę, wie. że liczymy na dalsze, będziemy szukali dalszych dofinansowań, żeby ta droga w całości została wybudowana. Panie Starosto, planowanie zakończenie pierwszego etapu budowy drogi w Kielnie to? Zgodnie z podpisaną umową, termin to luty 2025. Co ma się zmienić na tym pierwszym odcinku, remontowanym czy też przebudowywanym przez Was? Uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy to bezpieczeństwo. Droga jest nie dość, że spękana, bardzo słabej jakości, zresztą dobrze wiemy. Co zima, która była, jakie efekty przyniosła, widzieliśmy to chyba w całym województwie, ile było spękań, ile było dziur. Naprawdę we wszystkich drogach jest tego mnóstwo. To najważniejsze właśnie spękania na ulicy, ale też bardzo ważnym dla nas jest bezpieczeństwo pierwszych. Niestety na danym odcinku nie ma chodnika, nie ma, nie, nie ma oświetleń, nie ma nawet ścieżki rowerowej, o co chcemy jak najbardziej zadbać. Czy to jest, to, to oczywiście to cel, o którym pan wspomniał, tej inwestycji. Potrzebna ta przebudowa? Tak, myślę, że potrzebna. Potrzebne jest też rondo, które tam powstanie, które spowolni troszeczkę ruch, żeby było bardziej bezpiecznie. A jaka jest wartość inwestycji na pierwszy etap budowy ronda drogi w Kielni? Wartość inwestycji to jest prawie 7 milionów złotych. I te środki finansowe, to tak jak pan wspomniał, troszkę wydokładacie jako starostwo? 50%. Mhm, 50%, 50 otrzymujemy z rządowego funduszu rozwoju dróg. Wspomniał pan, że to jest potrzeba przebudowy tej drogi. Ona była naprawdę w takim fatalnym stanie? Tak. Akcentował nam to wójt szemuda, że no, zresztą tych odcinków jest w całym powiecie bardzo dużo. Pozwoliłem sobie poprosić wszystkich wójtów o taką inwentaryzację dróg ze względu na to, że powstaje chyba w powiecie największa inwestycja w kraju. Poprosiłem do końca sierpnia, żeby każdy z wójtów przygotował najważniejsze takie inwestycje drogowe, nie tylko drogowe. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Będziemy planowali na przyszłość, co tutaj najważniejszego jest do zrobienia. Ja się domyślam, o czym pan mówi o tej najwi największej inwestycji, ale niech to wybrzmi, czyli... Tak, mówimy oczywiście, każdy chyba wie o elektrowni jądrowej. Mm -hmm, mm -hmm. Jakie elementy infrastruktury państwo to obejmuje budowa, czy też przebudowa nowej drogi, budowa nowej drogi w Kielnie? Co tam się pojawi? Przede wszystkim zostaną wykonane odwodnienia. Oczywiście powstanie nowa droga, która w końcu będzie dobrze oznaczona, jeśli chodzi o znaki pionowe i poziome. Powstanie. Pas dla pieszych oczywiście, czyli chodnik o szerokości dwóch metrów, który jest bardzo potrzebny. Powstanie oświetlenie tej drogi. Przede wszystkim doświetlenie przejść dla pieszych. Z tego co pamiętam powstaną trzy takie przejścia dla pieszych na tym krótkim odcinku 650 metrów. Powstanie też pieszo-rowerowa droga, także rowerzyści będą też mieli w swoje, swoje miejsce, gdzie będą mogli się przemieszczać rowerami o szerokości w naj, w najwę, najwężej. Chyba tam będzie 3 metry z tego co pamiętam. Ja chciałam podpytać o rozwój transportu autobusowego w związku z budową nowej drogi, bo jakieś zmiany będą. Pewnie tak, ale myślę, że tutaj przede wszystkim ma Pani na myśli, o czym złożyliśmy wniosek. Już na początku swojej kadencji złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na zakup sześciu nowych autobusów hybrydowych tak, dla powiatu wejherowskiego. Przez Związek Powiatowo-Gminny Wejrowski Związek Powiatowo-Gminny złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie. Mówię, będzie to sześć nowych, mam nadzieję, że dostaniemy to dofinansowanie. Będzie to sześć nowych autobusów hybrydowych, które wzmocnią na pewno i pozwolą rozwinąć komunikację w całym powiecie wejherowskim. Ten wniosek jest złożony? Na jakim on jest etapie? Już wiecie coś dalej, co się z nim dzieje? Nie, tam chyba do października czekamy, czy zostanie na, zostaną nam przyznane te środki. Na razie tylko wypada czekać i... Mieć nadzieję, że te środki zostaną przyznane. Podejdźmy do tego optymistycznie, panie Starosto. Dostaniecie środki. Czy już wiecie, w jakich kierunkach te autobusy będą kursować? Czy to będą nowe linie, czy to będą y dodatkowe autobusy, zastąpią wysłużone już powiedzmy stare? Jak to będzie wyglądać? Czy już Zdech. macie plan na to? Na pewno zastąpią na pewno te stare połączenia, tak, te stare autobusy. I też w wniosku musieliśmy, pod, musieliśmy wskazać, na jakich mniej więcej liniach autobusy będą kursowały, gdyż taki autobus, jeśli dostaniemy do dofinansowanie, musi przez cały rok wykonać jakąś tam ilość kilometrów, także też by trzeba było do, dopasować linie, na których one będą mogły kursować, które będą spełniały te założenia kilometrażu. Rocznego. Czy możemy doprecyzować, jakie to będą linie, czy jeszcze nie wiecie? Czy jeszcze... jeszcze nie, bo to jeszcze wiadomo, niektóre linie mogą zostać wydłużone. Przyszłaś... Tak, mm -hmm. na razie czekamy na dofinansowanie. Jeżeli to będzie, no to już będzie duży sukces i wtedy już będzie łatwiej decydować. Ile tych autobusów jeszcze, przypomnijmy? Złożyliśmy wniosek o sześć tych autobusów. Ile koszt takiego jednego autobusu wynosi? Wie pan co? Cały, cały Sporo. projekt. Sporo. Tak. Te, te autobusy troszeczkę kosztują. No mówię, to będą zupełnie nowe autobusy. Umowa jest na 5 lat i 5 lat one muszą na danych liniach kursować. Ja wiadomo, że pięcioletni autobus to jeszcze jest całkiem nowy autobus, także miejmy nadzieję, że w powiecie te autobusy przez parę naście lat będą kursowały. Zadajesz pytanie, patrzę na pana starostę. Wiem, ale nie powiem. <głosy> <głosy> będą występowały na pewno jakieś utrudnienia w ruchu. Czego mogą się spodziewać kierowcy? Jeśli chodzi o tą inwestycję drogową, tak. Myślę, że jakieś tam na pewno będą problemy związane z tym, że będzie trzeba w pewnym momencie z zrobić ruch jednostronny, tak, czyli światełka pewnie jakieś powstaną. Najpierw się poruszamy w jednym kierunku, potem w drugim, no to przy każdej takiej inwestycji powoduje lekkie zamieszkanie, zamieszanie, ale myślę, to tylko z mieszkańcy będą zadowoleni po co inwestycji. Wiadomo, że w trakcie będą. Utrudnie... Będzie dużo osób wkurzonych, no ale muszą być, muszą cała, być. cała inwestycja spowoduje to, że będzie tam na no, pewno żyło starostwo... się lepiej i pewnie, przede wszystkim bezpieczniej. Tak jest, że najpierw musimy ponarzekać, <laughs> później żeby po prostu się nacieszyć tą zakończoną już inwestycją. Właśnie, zakończoną. Kiedy będzie oficjalne przecięcie wstęgi? Bo tak jak pan wspomniał, ja zapytałem, to będzie kilka etapów tych prac. Tak, mówimy na razie o pierwszym etapie. Na pierwszy etap to lut luty 2025. Mhm. Szukamy cały czas dofinansowań na budowę pozostałych etapów. Tak, jeżeli znajdziemy jakieś dofinansowania, to na pewno A to ogłosimy. Skąd w ogóle taka kompleksowa modernizacja w sąsiedztwie trasy kaszubskiej? To tak jak pan powiedział, bezpieczeństwo. Wystosował pan też pismo do wszystkich burmistrzów, wójtów gmin z zapytaniem. i... To akurat y, Ryszard Kalkowski, tak, y, wójt gminy wójt, y, że Szemut, y, stwierdził, że tą drogę w pierwszej kolejności? Tak, akurat jeszcze tu jest inny problem. Y, na, jeśli chodzi o elektrownię jądrową, zostały przyznane fundusze, które jako powiat możemy wydać, co jest 172 miliony złotych, ale jest to na nowe inwestycje i to... Muszą być gotowa już dokumentacja. Nie mamy tych dokumentacji niestety zbyt wiele w powiecie wejherowskim. A że w tym roku musieliśmy jakieś pieniądze przygotować, przeznaczyć na pierwszą inwestycję, to to uznaliśmy, że jest jedna z, z bardziej potrzebnych. A teraz trzeba jak najszybciej poszukać dokumentacji, jak najszybciej złożyć, żeby te pieniądze nam nie uciekły. Rozmawialiśmy o budowie ronda i drogi w Kielnie w kierunku Leśna, a jakie inne inwestycje planujecie? no tych inwestycji mówię jest bardzo dużo szczególnie wszyscy wójtowie wskazują na inwestycje drogowe znowu wspomnę pomnę o tej największej inwestycji te drogi już, już są rozjeżdżane i wyglądają w bardzo fatalnym stanie jeśli chodzi o takie gminy jak Choczewo, Gniewino i Łęczyce, naprawdę te auto ciężarowe już wyjeżdżają z, z drewnem no a te drogi są powiatowe w fatalnym stanie i jak najszybciej musimy coś z tym zrobić, musimy też dowiedzieć się czy fundusze, które mamy czy to mogą być tylko na Nowe inwestycje, czy możemy na przykład w ramach tych pieniędzy remontować ulice, które w tej chwili są rozjeżdżane? No ale to mówię. Spotkania odbywają się bardzo często. Dzisiaj jest takie spotkanie o pana Marszałka. Mam nadzieję, że więcej rzeczy się dzisiaj dowiemy. Czy mieszkańcy też wam zwracają uwagę? Dzwonią, informują, piszą maile, przychodzą osobiście, mówią. Panie starosto, czy też do urzędników tą i tą drogę trzeba by było wyremontować, trzeba było coś z nią zrobić, bo tam jest dramat, tam jest koszmar. Tak jak Pan wspomniał po zimie, na przykład. Tak, oczywiście jest dużo takich zgłoszeń i, i, i dużo apeli. No, musimy to sobie posegregować, zobaczyć, które drogi są najważniejsze, które trzeba w pierwszym etapie zrobić i, 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 i musimy. Działać, że tak powiem. Chodzi tu nawet nie chodzi o, o drogi, chodzi o nawet zwykłe koszenie trawników, czy koszenie przy, przy drodze trawników, tak? No jest tych rzeczy bardzo dużo. A planujecie jakieś spotkania z mieszkańcami, gdzie będą mogli się wypowiedzieć na temat tego, co jest najbardziej potrzebne im w tej chwili? Że na dzień dzisiejszy nie planujemy, ich chreski jest dosyć duży. Na razie skupiamy się na wszystkich wójtach, którzy przekazują nam. Informacje ze swoich gmin, co tam jest najbardziej potrzebne, dlatego prosili, prosimy do końca sierpnia, aby przedstawili ten plan, co w, w, w danej gminie jest najbardziej potrzebne na dzień dzisiejszy. Jak czytamy na stronach powiatu Weicharowskiego, że istnieje szansa również, że w tym roku realizowana będzie przebudowa drugiego odcinka drogi powiatowo Kielno-Kowalewo. Też jest to w planie. W tym roku myślę, że będzie ciężko, ale no mówię, walczymy. Musimy, tak jak powiedziałem, spojrzeć również na inne gminy. Nie tylko Szemut, są jeszcze inne gminy, które też potrzebują dużej inwestycji. Tylko mówię, no te gminy muszą mieć gotowe plany na, na budowę. Powolutku, powolutku, a do wszystkich dotrzemy. Tak, oczywiście. I na wszystkich drogach i starostwa powiatowego, i yy, drogach czy to gminnych yy, też będzie jeździło się pięknie. Tak, mam taką Oby. nadzieję. Marcinka Kaczmarek, starosta powiatu wejherowskiego był dzisiaj naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, również było bardzo mi miło. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. No Radios i widzimy fasz. się na otwarciu pierwszego odcinka. Tak, zapraszam serdecznie.